spółek Skarbu Państwa, zapowiadając, że wywali wszystkie zarządy i wszystkie rady nadzorcze i tego nie zrobił skutecznie w ciągu jednego dnia, więc sparaliżował te instytucje. Przez 6 miesięcy kolejnych pracownicy tych spółek odmawiali podporządkowania się decyzjom zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, co doprowadziło do totalnego tąpnięcia i wycenie akcji tych spółek, już nie mówiąc o kondycji finansowej w pierwszym kwartale tego roku i pierwszym półroczu tego roku spółek Skarbu Państwa. Jeżeli nie ma przychodów, panie rektorze, jeżeli nie ma zysków, to nie ma podatków. Jak nie ma podatków, to nie ma wpływów do budżetu. Jeżeli Orlen mi przykładowo nie zarabia, to znaczy, że zarabia ktoś inny, a z uwagi na to, że koncerny międzynarodowe w Polsce nie płacą podatków, to znaczy, że wypompowywane są pieniądze za granicę. I to jest związek przyczynowo-skutkowy, o którym w Polsce się nie mówi. Pan Borys Budka nigdy nie powinien wyjechać za granicę na pełnienie żadnej funkcji, tylko powinien być dzisiaj rozliczony za okres sprawowania swojej funkcji, w której okresie doprowadził do katastrofy w spółkach Skarbu Państwa. A z drugiej strony jest pytanie, czy da się zrobić to tak szybko, powiedział pan doktor o karuzelach VAT-owskich, to wystarczy 6 miesięcy, pół roku, żeby rozszczelnić system poboru podatku VAT chociażby. Ale system rozszczelniany był przez ostatnie 2-3 lata, a uszczelnić system można bardzo szybko, tylko trzeba chcieć, a tego nikt nie chce. Na systemie rozszczelnionym zarabia się. Panie rektorze, jeżeli propozycja ze strony koalicji polega na tym, żeby zrobić niski podatek VAT dla sektora beauty, no to jest kolejna afera VAT-owska, której wypłynie z budżetu państwa bardzo dużo pieniędzy, tylko dlatego, że ktoś głupotę komuś obiecał i będzie to realizował. A to jest ciekawe, bo branża beauty dostała tą furteczkę 8%, ale podniesiono podatek VAT na żywność nieprzetworzoną. Z prostej matrycy wynikałoby, że no, w żywności kupujemy więcej niż beauty, więc wpływ do budżetu powinien być większy, to powinien budżet napełniać. Stało się odwrotnie. Wstrzymano wszystkie inwestycje w ostatnie 6 miesięcy. Wszystkie spółki Skarbu Państwa będą dołować, dlatego że do rad nadzorczych powołano, a duża część polskiej gospodarki jest zarządzana przez spółki Skarbu Państwa. Do rad nadzorczych powołano prawników. Prawnicy mają jedną cechę. Nie podejmują żadnej decyzji, tylko się asekurują. Rady, zarządy, które są nadzorowane przez prawników, nie podejmą żadnej decyzji rozwojowej dla podmiotu. Nie ma tam ekonomistów, nie ma tam finansistów, nie ma tam inżynierów, którzy mogliby kreować wartość. Tam są prawnicy, a prawnicy dbają tylko o to, żeby nic nie robić. Więc nastąpiło sparaliżowanie całego obszaru gospodarczego bardzo istotnego. Jeżeli zostały sparaliżowane spółki Skarbu Państwa, to sparaliżowane zostały również podmioty powiązane, prywatne, które współpracują. I mamy do czynienia z wygaszaniem gospodarki. Jeżeli byłbym ministrem finansów, to tak jak powiedziałem, po pierwsze wywalam relacje, które są toksyczne i zabraniam uczestnictwa równolegle w dwóch światach. W świecie doradczym i w świecie kreowania prawa, które jest prawem podatkowym. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, biorę pałę i walę ministra aktywów państwowych za demontaż dużego źródła finansowania budżetu państwa, czyli podatków ze spółek Skarbu Państwa. Walę pałą ministra rozwoju i technologii, który nie kreuje rozwiązań i nie wdraża rozwiązań, które są niezbędne dla sektorów poszczególnych gospodarki. Na przykład ta koalicja wstrzymała wsparcie dla sektora farmaceutycznego, gdzie z KPO miały być w tym zakresie ogromne realizowane inwestycje na 140 milionów euro. Nie będą realizowane, bo nie leży to w interesie Francuzów i Niemców, między innymi Sanofi, Niemców, Austriaków, którzy produkują i zarządzają sektorem farmaceutycznym. W tym samym czasie, w którym cała Europa dyskutuje nad tym, że trzeba zbudować sektor farmaceutyczny na nowo i trzeba odbudować API w Europie. Nasz rząd co robi? Przesuwa środki na samochody elektryczne, które mają być samochodami używanymi i kupowanymi z gospodarki niemieckiej. Panie rektorze, tych przykładów działań, które doprowadzają do takiej sytuacji, jest wiele. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny ministrem finansów, to staje na Radzie Ministrów i mówi weto, ja nie pozwalam, bo ja mam obowiązek zadbania o finanse publiczne, a wy mi te finanse publiczne rozwalacie. Rozwala minister funduszy, rozwala minister pracy, rozwala minister rolnictwa, rozwala minister
transportu. Zobaczy pan, minister rolnictwa, który doprowadził do w ostatnich 6 miesiącach do ogromnego tąpnięcia w sektorze rolnym, tylko dlatego, że nie broni interesów Rzeczpospolitej, rolników Rzeczpospolitej, a dba o interesy Ukraińców. Sektor transportu został rozwalony, bo dbamy o interesy Ukraińców. Sektor produkcji łososia w Polsce rozwalony, bo dbamy o interesy Francuzów. Panie dyrektorze, to są związki przyczynowo-skutkowe. Minister finansów ma dbać o bezpieczeństwo budżetu państwa. Skoro nie dba, niech się poda do dymisji. Naprawdę, przestań, Domański, się wygłupiać. Nie znasz się na tym, nie rozumiesz tego, nie znasz związków przyczynowo-skutkowych, jeszcze twierdzisz, że to nie jest twój budżet. To weź iść do domu, tam jest twój budżet, ogarnij to i przestań brać pieniądze publiczne za kompetencje, której nie masz. Po prostu jej nie masz. Tak samo podziękowałbym wiceministrom finansów, którzy tam są zatrudnieni. Nie wiem, z jaką kompetencją, widocznie żadną. Ale z drugiej strony nie, bo za budżet odpowiada pani Majszczyk, która odpowiadała za budżet przez 8 lat pierwszych rządów Donalda Tuska. No i tak, w jakim stanie był budżet wtedy? No to jak się był specjalista. No właśnie, no to jak ale się Gazeta Wyborcza pisała sążniste artykuły o tym, jak to wybitna ekspertka wraca, żeby ratować polski budżet. No i uratuje. No to właśnie ratuje. No to jeszcze raz powtarzam, jeżeli bierze się ludzi, którzy są zgrani, którzy już wielokrotnie pokazali swoją niekompetencję, to mamy efekt. Tak samo jak mamy efekt w armii, kiedy się bierze pediatra na ministra obrony narodowej. Mamy efekt do obrony granic państwa. Mamy ministra, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, który też został awansowany, który też spatologizował system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i doprowadził do sytuacji, którą dzisiaj widzimy. Nie wiem, jakie umowy zostały podpisane, nie wiem, z kim zostały podpisane, że tych migrantów najechało. 10 czerwca, zaraz po wyborach europejskich, świat się nagle zmienił i zobaczy pan, narracji o pakcie migracyjnym nie ma. Nie ma tej narracji, która twierdziła, że nikt do nas nie przyjedzie, że nawet będziemy zarabiać na Ukraińcach, że Unia Europejska nam zapłaci za to, bo tylu napłynęło. Przecież król Europy o tym mówił. Król Europy, królu! Królik jesteś, a nie król. A wracając jeszcze do budżetu, to jest tam proste pytanie. W tym roku, w roku 2024, wystarczy pieniędzy temu rządowi, czy nie wystarczy? Nie, już nie wystarczyło. No, zobacz pan, jeżeli 50 miliardów mamy w plecy. 56. 56 miliardów mamy w plecy, do końca roku zabraknie ze stówę. I co pan zrobi? No ale deficyt się pokryje z długu, tak jak nic dziwnego. Tylko zaraz pojawi się pytanie, skąd, kto zainwestuje w takie papiery dłużne, które będą emitowane. Dwa, procedura nadmiernego deficytu jest, tak jak powiedziałem, na rękę, bo będzie można wszystko ciąć, więc chłodzi się gospodarkę. Zaraz gospodarka w Polsce zacznie siadać. W drugiej połowie roku będziemy mieli pierwsze sygnały bardzo istotnego osłabienia, bo będzie się szukało na siłę środków i obciążeń dla budżetu. Jest to skok do 450 z 90 zł opłaty za te kwestie przeglądu samochodów. No to pokazują dokładnie, co oni będą robić. Będą realizować wyciąganie kasy z kieszeni Polaków, a jeżeli Polacy będą biednieli przez państwo, to i państwo zbiednieje. Bo bogaci Polacy bogatym państwem, bogactwo państwo daje, jeżeli państwo będzie wyciągało i niszczyło biznesy, a zaczyna się to w tym kierunku iść, no to będzie realizowane. Pani Majszczyk niech sobie opowiada eksperckie różne rzeczy, ale w praktyce przez 8 lat, kiedy Platforma rządziła, pokazała, w jaki sposób potrafiła zadłużać państwo. I za Rostowskiego skala zadłużenia nie była nawet porównywalna z tym, co zrobiło państwo polskie w momencie, kiedy była pandemia. Największa dynamika zadłużenia była za Rostowskiego i za Majszczyk. Nawet nie za pandemii, a teraz, znaczy cały czas patrzę na ten budżet, patrzę na te sygnały, które przychodzą z gospodarki, zwolnienia grupowe i zastanawiam się, czy to na pewno jest wina Platformy, pana Domańskiego, pani Majszczyk. Czy to jednak nie jest spuścizna, dajmy na to Prawa i Sprawiedliwości, że to nie są jakieś procesy, które trwały przez lata, przez kwartały w naszej gospodarce i teraz mamy efekt. Panie doktorze. Duża część działań to są też błędy poprzedników. To nie jest tak, że nagle państwo się zawaliło. Oczywiście problem polega na tym, że nawet jeżeli błędy zostały popełnione, reforma tak zwanego Polskiego Ładu, no przecież przypomnijmy sobie, jak prosiliśmy jako ekonomiści, eksperci mówili, nie dotykajcie, nie bawcie się systemem podatkowym, nie rozwalajcie finansów publicznych. No to uparcie to robiono.
robiono, bo kilku młodziaków razem z firmami doradczymi, o których mówiłem, zastosowało szok na polskiej gospodarce, rozwaliło system. Teraz kolejna rzecz, która jest szykowana, na którą się upiera rząd, że za 2 lata wdroży, to jest KSeF. System elektroniczny faktur. To zobaczy pan. To która... odroczył to o rok, bo miało wchodzić wcześniej, ale Domański to odroczył. To jest patologia, znaczy to rozwali system relacji gospodarczych. Domański nie wie, o czym mówi. Jest to ogromne lobby informatyczne, które w Polsce działa. Ogromne lobby, z którego nic nie wynika, panie rektorze. Z żadnych systemów w Polsce wdrożonych jeszcze nic nie wynikło. Ja pamiętam, jak pracowałem kiedyś w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Tam jako młody człowiek pracowałem na taką strategię informatyzacji państwa. I tam myśmy liczyli, jak ile to miejsc pracy zostanie uwolnionych w administracji dzięki systemom informatycznym. Panie rektorze, systemów informatycznych zostało wdrożonych pierdylion systemów informatycznych w państwie. Z urzędników przybyło pierdylion i koszt państwa się zwiększył. I teraz mi się twierdzi, że KSeF ma w czymś pomóc. Nie, KSeF jest zabójstwem dla Rzeczpospolitej, dla gospodarki Rzeczpospolitej. Jest to patologia, która jest wynikiem nacisku firm doradczych, firm informatycznych, bo już teraz się one zlały ze sobą i de facto wymuszają na państwie zrobienia z państwa dojnej krowy, po to, żeby państwo płaciło, czyli państwo, czyli my, podatnicy, bo są ludzie i lobby, które przekonuje decydentów do tego, że jedynym rozwiązaniem na wszelkie problemy w Polsce to jest wprowadzić ustawę i zinformatyzować. Guzik, prawda, to jest pierdylion kosztów, nieefektywności i braku działania. Dajcie żyć przedsiębiorcom, dajcie się rozwijać, przestańcie atakować spółki Skarbu Państwa. Dajcie tam ekspertów, nie prawników, ekspertów, nie tak zwanych ekspertów Platformy, czyli tych, którzy potrafili de facto zwijać przedsiębiorstwa. Jak się popatrzy na to, w jakim okresie Platforma jak zarządzała spółkami Skarbu Państwa, to pamiętamy wyniki. Ale nie, Polacy to jak rybka Dori. Zapomnieli, gdzie byli. Nagle są w innym miejscu i teraz na pewno Platforma będzie inna. Nie, ci ludzie są niekompetentni. Niekompetentni, więc zwijają państwo. Więc będzie miał pan pogorszenie sytuacji w finansach publicznych i to się dzieje. I to nie jest tak, że Bartoszewicz kogoś nie lubi. Bartoszewicza można nie lubić, mnie guzik obchodzi, czy nie lubicie, czy nie. Można się obrażać, może się obrażać, jak polityk się obraża, znaczy nie powinien w ogóle w polityce być. Ma słuchać ekspertów. Mówimy, to co robicie jest degradacją państwa i gospodarki. Działacie na szkodę. To Trybunał Stanu was czeka. Tak będzie. Wszyscy, którzy działają na szkodę państwa, zobaczy pan, oskarża się Glapińskiego o działanie na szkodę polskiego złotego. Na przyczynę inflacji. Nagle Glapiński inflację wytworzył w Polsce. Profesor Glapiński jest oskarżany za rzeczy, którym przeciwdziałał, a po drugiej stronie ma pan rząd, który swoim zaniechaniem, tak przy okazji, że ktoś to zaniechuje, jest, no i można sobie dalej dodać, więc za zaniechanie, za niekompetencje, za działanie świadome często, tak jak powiedziałem, Borys Budka świadomie powiedział o tym, że wywali ludzi i sparaliżował spółki Skarbu Państwa. Po czymś takim powinien na pysk zostać wyrzucony. Nie rozumie konsekwencji swoich słów i nie rozumie paraliżu gospodarki. Nigdy nie powinien być na tym miejscu. Pozostali ministrowie również działają w sposób druzgocący dla gospodarki, więc mamy druzgocące efekty w Skarbie Państwa i w finansach publicznych.